mam na imię Ania i opowiem Wam dzisiaj o książce Marka Felpina pod tytułem Zimowa opowieść. Jest to książka jakich mało. Muszę przyznać, że to jedna z najdziwniejszych powieści, jakie miałam okazję czytać. I potrzeba naprawdę dużej dozy cierpliwości i pokory, aby przebrnąć przez nią bez irytacji. Autor w tej książce łączy ze sobą najróżniejsze konwencje literackie. Czytając tą książkę, na początku myślałam, że jest to opowieść obyczajowa. Za chwilę myślałam, że wkrada się kryminał. Ostatecznie jednak stwierdzam, że jest to fantastyczna opowieść, w której można znaleźć chwile romantyczne, dramatyczne. Po prostu wszystko. Wszystko, dlatego nie można powiedzieć, że jest to książka dla konkretnej osoby. Maciej Płaza, który przetłumaczył część pierwszą i trzecią oraz Joanna Dziubińska, która tłumaczyła część czwartą, wykonali kawał dobrej roboty. Autor ten uwielbia bawić się słowem. I myślę, że przetłumaczenie tej książki to było naprawdę nie lada wyzwanie. Chciałabym opowiedzieć Wam, o czym jest ta książka, jednak jest w niej tyle wątków, że ciężko jest streścić jakikolwiek z nich. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko dzieje się w Nowym Jorku. Historia zaczyna się na początku XX wieku i przez dziesiątki lat przedstawiany jest Nowy Jork, jak się zmieniał, jaka panowała tam atmosfera, jak wyglądał. Ja osobiście nie jestem fanką książek, w których główną rolę gra opis krajobrazu, natomiast opis Nowego Jorku jest fascynujący i czyta się go po prostu z przyjemnością. Głównym bohaterem, a właściwie jednym z głównych bohaterów książki jest Peter Lake, złodziej, który wdaje się, można by rzec, romans z chorą na gruźlicę dziewczyną. Ta miłość prowadzi do wielu różnych niespodziewanych sytuacji, które włączone są wątki fantastyczne. Trzeba przyznać, że książka ta nie jest łatwa w odbiorze, ale szczerze mówiąc, żadne wielkie dzieło takie nie jest. Ja muszę się przyznać, że książkę zaczynałam czytać 5 razy i za każdym razem na początku wydawała mi się dość dziwna, specyficzna. Natomiast kiedy znalazłam wreszcie chwilę, gdzie usiadłam sobie w spokoju, w ciszy i zaczynałam wertować po prostu kolejne kartki, stwierdziłam, że wow, rzeczywiście coś się tam dzieje niesamowitego. W momencie, gdy wydaje nam się, że znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, które pojawiają się gdzieś z tyłu naszej głowy, nagle autor wprowadza nagły zwrot akcji i znów nie mamy pojęcia, o co chodzi. Znów zaczynamy się zastanawiać, czy to, co myśleliśmy wcześniej, było słuszne. Na podstawie książki powstał film, w którym jedną z głównych ról gra Colin Farrell. Tytuł nosi Zimowa opowieść, zarówno jak książka. Szczerze mówiąc, film spotkał się z bardzo dużą krytyką osób, które są zakochane w tej powieści. Natomiast ja uważam, że dzięki filmowi łatwiej jest uporządkować sobie w głowie to, co dzieje się w książce. Faktem jest, że została skłócona fabuła i nie oddaje pełnego przekazu książki. Na temat książki mam do powiedzenia tyle. Osobiście ją polecam każdemu. Istnieje cienka granica między totalnym bełkotem, książką nie do strawienia, a wielkim dziełem. Ja osobiście uważam, że tą książkę można zaliczyć do wielkich dzieł. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin.